Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomasz z tej strony, Gambit Tradera. Przepraszamy za małe tutaj problemy techniczne, które mieliśmy z tym live'em. Przechodzimy, a gdyby tutaj w system HD, ale niestety dźwięk nie nadążył za tym. Dobra, co my tu mamy? Mamy dzisiaj poniedziałek 27 marca 2023 roku. No i zaczynamy sobie tutaj jak gdyby z porannym przeglądem rynku. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło w weekend. No, w weekend było bardzo ciekawe wydarzenie, czyli mieliśmy Invest Kawsy w Krakowie. Piątek, sobota. Wystawcy z całej praktycznie Polski, świata zjeżdżali się tutaj do tego, żeby przybliżyć nam branżę ekonomiczną, inwestycyjną, handlową. Także bardzo ciekawy event. Ja też gorąco zawsze zapraszam wszystkich, żeby chociaż raz w roku sobie pojechać albo kilka razy w roku pojechać i do takich branżowych tutaj, branżowych jak gdyby imprez być obecnych na tych branżowych imprezach, tak można to w skrócie powiedzieć. Bardzo ciekawych, dużo ludzi tu można było poznać, spotkać, porozmawiać. Były panele dyskusyjne, gdzie też można było tutaj różne jak gdyby poglądy wysłuchać i tak samo ustosunkować się do takich tutaj poglądów. Ja osobiście dziękuję wszystkim, którzy tutaj chcieli, wyrazili chęć spotkania z nami, z Gambitem Tradera, z kim rozmawialiśmy sobie na tych inwestkawsach. Oczywiście mojej ekipie, z którą pojechałem tam, czyli Rafałowi, Maćkowi, kapitanowi Listowskiemu. No i podziękowania gorące dla Majka Sadowskiego za ugoszczenie nas na swoim stanowisku, także tak tutaj to wyglądało wszystko. No i teraz tak, dobra, przejdziemy sobie, zobaczymy, co się tutaj będzie dalej działo i co tutaj będziemy sobie dalej reklamować, bądź tutaj już przechodzi do tego. Oczywiście, kto nie jest, zapraszam do nas na grupę. Mamy tutaj właśnie, grupa jest darmowa, mamy tutaj zakładki różnego rodzaju, można sobie tutaj powchodzić. Czy dajemy sygnał, dajemy informacje, gdzie ewentualnie można wchodzić, tak jak tutaj mamy przykład Bitcoina, zapraszam do grupy, mamy tutaj surowce, mamy tutaj inwestycje, mamy newsy, które można tutaj cały czas sobie jakby przeglądać i patrzeć, co ciekawego może nam się tutaj wydarzyć. No i wracamy sobie tutaj do naszego przeglądu rynków. Dzisiaj z takich wydarzeń, które mamy, no to indeks tutaj zaufania, czyli IFO z niemieckiej gospodarki, który się pojawił. Ja zaraz sobie wezmę odczyt, zobaczę, jak on tam wypadł na tym. No jaka jest zmienność, może oprócz tej 10 godziny, po której już jesteśmy, może się pojawić o godzinie 19, gdzie będzie tutaj się rozgrywała jak gdyby sytuacja na funcie brytyjskim. Także tutaj odnośnie tego, no i my sobie przejdziemy tutaj do wykresów i zobaczymy, co się generalnie na naszych wykresach dzieje. Ale zanim do tego przejdziemy jeszcze, to chciałbym Wam też gorąco podziękować za te łapki, które zostawiacie w górę i prosić o to, żebyście zostawili łapki, bo te filmy się nam lepiej jak gdyby tutaj roznoszą po kanale, większe zainteresowanie jest, także łapkę w górę, podziękowania za łapkę w górę, podziękowania za subskrypcję oraz ci, co nie subskrybują, zapraszam, żeby subskrybowali, dzwoneczkiem oczywiście, bo wtedy macie możliwość, jeżeli jakieś fajne filmy tutaj nasze wychodzą, macie możliwość, że zostaniecie powiadomieni i możecie je obejrzeć sobie. Bardzo fajny film wyszedł w sobotę, tutaj ABC Tradingu od Rafała, także też zachęcam do zobaczenia sobie jego. No i oczywiście każdy, kto próbuje handlować, niech obejrzy sobie nasze filmy, które na chwilę obecną już mamy tam wrzuconą na stronie głównej, czyli Zarządzanie kapitałem, to jest jeden z ważniejszych filmów, który po prostu jest obowiązkowy do obejrzenia. Drugi, jak czytać nasze wykresy i trzeci to jest Formacje świecowe i co się za nimi kryje. No oraz tutaj ABC Tradingu, żeby tak tutaj uspokoić. Jeszcze będą następne, Psychologia handlu, także będziemy cały czas zwiększać jak gdyby tutaj nasze poletko, które tam mamy. Nie wiem, czy wspomniałem już o naszym tutaj tym konkursie, co sobie w piątek organizowaliśmy. Już niestety jest zamknięte jak gdyby tutaj wpisywanie tego konkursu. Czekamy na piątek, gdzie na live'ie sobie rozstrzygniemy, do kogo powędruje tutaj srebrna uncjowa moneta. Także i być może zrobimy następny jakiś tutaj tygodniowy konkursik, z tym, że już może się ustawimy bardziej na złoto i przewidywania, jaka będzie cena złota w przyszłym tygodniu. No dobra, spójrzmy sobie, co tutaj się dzieje na tych rynkach. Dlaczego od Bitcoina zaczynamy? No bo Bitcoin w weekend, znaczy wczoraj, w niedzielę był w ciekawym miejscu, tutaj dojechał do tej naszej niebieskiej strefy, krótkoterminowo, bo to jest jakby interwału godzinowego, mamy tam naszą niebieską strefę, czyli tu sobie wyznaczyliśmy, jest jakaś czytelna struktura, już o nim będę mówił, jaka ta czytelna struktura, ale jest czytelna struktura do tego, że ta cena może stąd ewentualnie nam się odbić. No i mamy tutaj poziom, gdzie ewentualnie można sobie wchodzić, czyli mamy tutaj to wejście, tu było już formacja świecowa nam się zrobiła, potem test tej formacji i stąd cena może jechać. Teraz tak, my zakładamy sobie, że cena powinna dojechać minimalnie do tych tutaj naszych dołków, to jest nasze takie minimum, ale po drodze jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że to są te nasze kluczowe dołki, gdzie ja zakładam, żeby ta cena mi dojechała, ale może być tylko powtórzenie ewentualnie takiej korekty.
Czyli tu mamy jeszcze jedną strefę, która może stanowić silne wsparcie dla tej ceny, że jeżeli cena mi tutaj zjedzie, no to stąd będzie to wsparcie i ta cena powinna pojechać nam dużo wyżej. Czy tak się stanie? Nie wiem, zobaczymy, jak to dalej tam będzie się toczyło. My na chwilę obecną mamy tutaj pozycję, które zajmowaliśmy sobie wczoraj. Jak ktoś wchodził na pierwsze tempo, to mógł wchodzić z tego pierwszego tempa. Tu jeszcze było okazja, drugie tempo do dołączenia się do tego. I czy teraz zabezpieczać pozycję? Jeszcze nie, jak dla mnie to jeszcze nie zabezpieczam tej pozycji, tylko mam, no w sumie mam przestawione na break even, ale ja przestawiam zawsze troszeczkę niżej tutaj pod break even, że jak cena mi wróci, no to praktycznie wyjdę na zero. Także tutaj do sprawdzenia, co jest. Oczywiście ten Bitcoin był rzucany wczoraj na grupie, na Gambit Tradera, no i stamtąd sobie tutaj pomalutku obserwujemy, żeby ta cena nam zjechała tutaj dużo, dużo niżej. Jeszcze sprawdzę, że tu wszystko działa. Działa, dobrze. No i teraz tak, który tutaj jeszcze taki z ciekawych altów jest, no to przypominamy tutaj linka, bo tak jak mamy tego Bitcoina, który ma jak gdyby krótkotrwałą sytuację, jeszcze wrócę do niego, krótkotrwała sytuacja jest taka, że chcielibyśmy dostać tu jakieś spadki, ale o długoterminowym jakimś tutaj zjeździe albo tutaj tym, co się wydarzy na Bitcoinie, no to jak dla mnie to by było dobrym jak gdyby omenem, żeby ta cena mi spadła do tej żółtej strefy, bądź do tej tutaj, którą mam niżej różową, czyli strefa tutaj popytowa. Z tych dwóch stref będę, albo w tych dwóch strefach będę szukał tego, żeby ta cena mogła mi tutaj wyjechać. No i tak jak cały czas Wam też tutaj przypominam, to jest tak, że po tym pięciofalowym ruchu, bo tutaj mamy czytelny pięciofalowy ruch, który nastąpił, a którego od jakiegoś dłuższego czasu nie mieliśmy. No to liczę, że teraz dostaniemy korektę i po tej korekcie dalej będziemy tutaj jechać. Docelowo tu mamy naszą strefę, gdzie się rozstrzygnie los tutaj Bitcoina. Czyli do tej strefy sobie dojeżdżamy i tutaj dopiero będzie jakaś konkretna walka odnośnie tego, czy dostaniemy jakoś globalną, większą korektę do tych rejonów i stamtąd dopiero pojedzie cena, czy to będzie przebite i pojedziemy dużo, dużo wyżej. Ale na chwilę obecną po korekcie ten Bitcoin się zapowiada troszeczkę prowzrostowo, ale oczywiście przydałaby się jakaś korekta, żeby to oczyściło wszystko, żebyśmy mieli tutaj jasną sytuację, ale zapowiada się prowzrostowo. A jak prowzrostowo, to będziemy sobie tutaj na bieżąco przyglądać. Na razie z interwału godzinowego mamy jakiś tam delikatny ruch do odebrania. Zobaczymy, czy nam się to uda właśnie odebrać. No i teraz tak, co tu mamy jeszcze? Mamy tego linka. No i teraz tak, link, jak sobie spojrzymy tutaj na ten interwał dniowy, on wpadł w tak zwaną konsolidację. Ale ta konsolidacja przypomina akumulację, czyli przypomina taki tutaj ruch ceny, co jest spowodowane tym, że ktoś tutaj może to ładnie wykupować nam. Czyli wykupować, podkupować i robić duże zakupy na linku. Tak jak kiedyś mieliśmy przykłady Shiby, jak mieliśmy przykłady innych tutaj altów, gdzie są takie newralgiczne miejsca i na przykład widać, gdzie jest jakaś akumulacja robiona. Czyli ktoś tutaj dużo kupuje, a po co kupuje dużo? Po to, żeby dostać potem duży ruch do góry. No akurat tutaj już link jest akurat dla nas w takich strefach, gdzie tutaj on się porusza pomiędzy górną granicą a dolną, czyli to są te nasze granice i dla mnie każdy na przykład podaje się do dolnej granicy, to będzie podkupowanie tego na spota albo nawet z tych rejonów, to jeszcze też wyznaczyłem czytelną strukturę, ale jeszcze na chwilę obecną nie dostaliśmy tutaj jeszcze jeden wyjazd w dół i tutaj jeszcze brakuje, czego mi brakuje tutaj przy linku, ale co nie musi się wydarzyć, no to jeżeli sobie zobaczymy na tą cenę, no to przy linku brakowałoby mi jeszcze jednego zejścia, wybicia z szybkim powrotem i wtedy byśmy mogli sobie ładować. Ja przypominam, że kilka mieliśmy takich akumulacji, dystrybucji. Jeżeli jesteście już długo ze mną, no to mogę wspomnieć nawet Shopee, które było akurat w takiej tutaj postaci podobnej, bo to tylko teraz tak, pamiętajcie, żeby nie było tak, że każda jakaś taka akumulacja albo taka trend boczny będzie traktować jako akumulację albo dystrybucję. Nie, to musi mieć jak gdyby pewne tutaj założenia, żebym to mógł uznać, czy to jest jakaś tam akumulacja albo dystrybucja. Nie wszystkie takie na przykład bujanie się ceny w jednym momencie może powodować to, że pojedziemy do góry albo do dołu. Tutaj by się przydał jakiś spring, który był tutaj wyjazd jeszcze spowodował, czyli zebranie jak gdyby tych wszystkich stop lossów, które są pod tym, ale nie do końca może być to tutaj już przed nami, nie może być jeszcze, znaczy generalnie tak, że nie zawsze może to nastąpić, bo jeżeli w tych rejonach cena nam się długo porusza i oni tutaj dużo podkupują, no to już nie muszą zjeżdżać, żeby zebrać jeszcze stop lossy, tylko oni w tym ruchu sobie już podkupili na tyle, żeby ta cena mogła potem pojechać. Ale widać, że te alty i generalnie Bitcoin chcą i mają siłę do tego, żeby mogli i mogły te kryptowaluty pojechać do góry. Także tutaj ja jestem prowzrostowy, ale przydałaby się jakaś korekta taka dla uzdrowienia i do tego, żeby tu się na to wszystko
jak gdyby wykreowało i żebyśmy ten rynek mieli dużo, dużo spokojniejszy. Także tak tutaj to wygląda. Przejdziemy sobie teraz do omówienia euro-dolara i DXY, bo to będą też takie kluczowe dla nas miejsca, na których się znajdujemy. No i co? I tutaj pierwsze to jest euro-dolar. No jak dla mnie też jest prowzrostowe. No i na chwilę obecną teraz tak, czekamy, bo wyrysowała nam się tutaj korekta 1:1, czyli tutaj wjechaliśmy sobie w tą żółtą strefę. Mieliśmy naszą żółtą strefę. I teraz tak, na chwilę obecną widzę, że tutaj zrobiła nam się mała korekta. I czy ona nam się tutaj zrobiła w postaci 1:1? Zaraz sobie teraz zobaczymy tego interwału. No i jeszcze nam się tutaj nie zrobiło. Na chwilę obecną wjechaliśmy 3.8.2.414. Jeżeli ten ruch jest na tyle duży i silny, no to powiem Wam, że z tej strefy możemy już wyjechać. Ja sobie wyznaczyłem tą strefę i powiem Wam, że nawet bym się pokusił o to, żebyśmy to spróbowali sobie troszeczkę pohandlować. Rynki nam się troszeczkę tutaj uspokoiły. Już nie jest grzane tutaj tak jak gdyby strefa bankowa, czyli że SVB upadło i to, co jest związane z tym. Rynki troszeczkę tutaj przycichły, ale przestrzegam Was, bo to może być cisza przed burzą. To jest zawsze tak, że jest teraz zasypywanie jak gdyby tej dziury popiołem, z tym, że nie jest lany beton, tylko jest tylko popiół delikatnie na to wrzucony. Może to wyjdzie za jakiś tydzień, dwa tygodnie, ale to jeszcze temat będzie grzany. On się nie skończył, bo ktoś te aktywa z SVB na pewno posiada i dalej to jest potem przerzucane i robione. Być może takie wejście by nam się tutaj udało. Stop loss w rejonach tutaj 1.070, wejście na teraz. Docelowo mamy 1.093. Z tym, że tu mamy mały zysk do ryzyka o 2,43, także no, jeżeli ktoś by się chciał pokusić, może jest to utrzymane tutaj w tej strefie, mamy tą naszą strefę, tą moją popytową, gdzie ta cena jeszcze mi się tutaj trzyma i stąd bym chciał zobaczyć, bo ona dalej wyjechała. Dodatkowo 3,82,414, rozbudowanie się korekty. Może jakiś tylko ruch ewentualnie dotąd i to by było wszystko co tego, chociaż ja bym chciał, żebyśmy dostali jeszcze tutaj nowe szczyty. Także ja bym obstawiał wyjazd po nowe wierzchołki, które tam mogłyby i cena mogłaby dojechać do nich. Zanim jeszcze sobie tutaj wejdziemy w indeksy, no to spójrzmy, co się dzieje na DXY. Na DXY podobna sytuacja, tylko odwrócona. DXY, przypominam, indeks dolara amerykańskiego do 6 najważniejszych walut na świecie. No i co, mieliśmy tutaj strefę prospadkową, mieliśmy strefę prospadkową. Czy możemy tutaj jeszcze poszukać czegoś do handlu? Oczywiście, że możemy czegoś do handlu poszukać i znaleźliśmy sobie akurat tutaj taką strefę. To jest strefa nasza 1:1, czyli powtórzenie tej korekty. Jeżeli cena nam wjedzie tutaj, stąd będziemy mogli próbować handlować w dół. Ale czy cena nam dojedzie tutaj? Nie jestem do końca przekonany, bo tutaj akurat teraz, gdzie się znajdujemy, to mamy dużą strefę podażową, która ta podaż może notabene, podkreślam notabene dla tych, którzy są fanami właśnie tego mojego słownictwa, może spowodować, że dostaniemy jakąś jazdę w dół i tutaj będzie odreagowanie już z tego miejsca, w którym jesteśmy. Jakby ta cena jeszcze podskoczyła do tamtych rejonów, no to by było fajne miejsce do tego, żeby się tutaj przyłączyć na DXY do handlu w dół. No to jak tutaj sobie tak okiem rzuciliśmy na DXY, to oczywiście trzeba zaraz DAX-a zobaczyć, co się na DAX-ie dzieje. No i teraz tak, na DAX-ie też przypominałam, jaka historia jest tutaj i jak obowiązuje. Obowiązuje historia, jak dla mnie, taka troszeczkę dystrybucyjna. Czyli ja tutaj wyznaczyłem sobie tą strefę jako dystrybucja, czyli ktoś tutaj w tych strefach sprzedaje, żeby spowodować zwałkę tej ceny w dół. I teraz tak, do tego momentu praktycznie to, co się wydarzyło tutaj, my nie byliśmy pewni, czy to jest dystrybucja, czy to jest akumulacja, bo to jest tylko wymiana zleceń. Ale po strukturze i po tym, jak się cena tutaj uwalnia z tego, to wygląda, że to jest dystrybucja. I mówiłem, jeżeli my się wybijemy tutaj z tego dolnego ograniczenia, będziemy to testować z tej strony i to będzie przyczynkiem do tego, żeby dostać jakiś ruch spadkowy. Oczywiście tutaj też wyznaczyliśmy strefę, gdzie po prostu ta cena nam wyjechała i stąd pojechała dużo, dużo wyżej. I teraz tak, znowu nam wróciła do tego testu, jak gdyby tej dystrybucji. No i cena nam znowu zjechała, ale tutaj jak gdyby te rynki chcą pchać to do góry. Widać, że jeszcze ktoś mocniejszy jest i pomimo tego, że tutaj była czytelna dystrybucja, to ktoś chce ten rynek pchać. I teraz tak, nie wiem, czy on będzie pchał na tyle ten rynek, że on dojedzie jeszcze raz do tej strefy i tutaj dostaniemy spadki, czy po prostu z tego miejsca przebije i pojedziemy dużo, dużo wyżej. My mieliśmy tutaj wyznaczaną strefę, bo też chcę Wam powiedzieć, jak handlować, jak to robić. My wyznaczamy sobie generalnie strefy, w których mamy większe prawdopodobieństwo na to, że z tej strefy dostaniemy jakiś wyjazd albo odreagowanie. Tak jak tu sobie wyznaczyliśmy tą strefę, gdzie była dystrybucja, to potem mówiłem, tu było nasze wejście na teście dystrybucji,
Czyli to był ten test, stąd handlowaliśmy sobie w dół. Tu wyznaczaliśmy żółtą strefę 1 do 1 i tutaj mieliśmy strefę płynnościową popytową, co nam skierowało, że ten rynek z powrotem nam wyjechał i dojechał do tych rejonów, gdzie znowu mamy test tej dystrybucji i znowu mamy zjazd do tego w dół. Docelowo powinniśmy spoglądać na to w ten sposób, że to jest dalej ruch trendowy, wzrostowy. No i tu jest mały taki problemik, bo nam się tutaj jak gdyby te metodologie psują, bo to, co ja widzę tutaj na górze, to widzę jako dystrybucję. Mam trend wzrostowy, my tutaj zajmowaliśmy pozycję w tej strefie. No ja bym tą cenę powinienem pchać do góry dużo, dużo wyżej, ale powiem Wam, że jakoś nie widzę tego, żeby ta cena pojechała. Chciałbym, żeby mi tutaj zrobiła jakąś porządniejszą korektę i dojechała nie do tej strefy, którą tu miałem, tylko żeby ten DAX jeszcze mi się odbił ewentualnie do tej i w tej strefie ponownie będę szukał jakiegoś tutaj odreagowania i jazdy do góry. Ale czy to się wydarzy? Nie wiem. My mamy swoje rejony, gdzie próbujemy handlować i tak samo jak tutaj mógłbym teraz na przykład poszukać coś na spadki, to jeszcze tutaj nie widzę, bo sprawdzałem, nie mam czytelnej struktury. To, że sobie FIBO tam rozłożę, to jeszcze nie pomaga mi przy tym, żeby dostać jakąś czytelną strukturę, byśmy dostali jazdę w dół. No ale przyglądamy się temu i patrzymy bacznie, co się dalej tutaj będzie działo. Także na DAX-ie i ta nie dojechała jeszcze do tej naszej, do mojej wyznaczonej, bo ona dojechała już do strefy, gdzie ta korekta niebieska mogłaby się zakończyć, ale nie dojechała jeszcze do tej mojej wyższej strefy, gdzie chciałbym tutaj ewentualnie próbować shortować. Oczywiście alarm jest ustawiony na pozycji 26852. Jeszcze tam nie dojechała ta cena, a jak sobie zobaczymy, no to tutaj też takie zakusy są bardziej, że to może nam tutaj być zbijane albo czekajcie, no tu mieliśmy 382, czyli tu też było kluczowe miejsce do tego, jak Wam pokażę na dużym interwale. Na dużym interwale o co chodziło? Tu mieliśmy to miejsce 382, gdzie jest rozbudowanie korekty. I teraz mamy tak kilka scenariuszy. Jeden scenariusz może być taki, że pojedziemy tu, dojedziemy do tych naszych stref i tu będziemy próbować handlu do góry. I on jest, ja bym tak bardziej patrzył na to, że teraz rynki przydałyby się, żeby troszeczkę to odreagowanie nastąpiło i żeby był wyjazd z tego. Zobaczymy, w jakiej to będzie formie i gdzie to będzie, albo gdzie nam to dojedzie. Ale ja bym chciał, żeby teraz te rynki nam jak gdyby skorekciły. Wiem, że to po polskiemu nie jest za ładnie, ale tak się tutaj wysłowię. Po czym dopiero, żebyśmy dostali jakiś ruch do góry. Ze względu na to, że generalnie na FTSE, na Kakaron też mieliśmy bardzo duże jazdy do góry. I to by się przydało, żeby teraz jakiś oddech dla rynków był i żeby ta cena wyjechała do góry. No i teraz tak, co tu mamy? Podobna sytuacja tutaj jest na S&P 500. Z interwału takiego tutaj wyższego, to jest tak, że tu mieliśmy już czytelną strukturę, jeżeli sobie mierzyliśmy impuls odtąd dotąd, to nam się pojawiło płytkie A, potem mieliśmy B i dojazd już do tej strefy, gdzie można było tutaj jak gdyby zakończyć tą korektę i mogliśmy dostać jazdę w dół. Niestety nie dojechaliśmy tutaj do tych moich poziomów, bo ja cały czas tu nisko trzymam moje poziomy, z których bym chciał globalnie, żeby ta cena mi pojechała do góry. Jeżeli teraz już ta branża, znaczy może ten nie jest grzana ta strefa bankowa i to już odnosi tych banków, no to może być tak, że nie dostaniemy już tutaj zjazdu do tych niższych poziomów, a przypominam, że tu też mieliśmy strukturę czytelną, tak, tu była czytelna niebieska strefa, gdzie mieliśmy nasze większe prawdopodobieństwo na to, że możemy pojechać do góry, bo tu mieliśmy nasze płytkie A, tu mieliśmy nasze B i tutaj dojazd na fali C, gdzie mogło się zakończyć już korekta i możemy jechać sobie tutaj prowzrostowo na tym. Jeżeli jesteście tutaj na przeglądzie rynków ze mną cały czas tutaj na bieżąco, macie te strefy wyrysowywane i wiecie, w których miejscach te rynki mogą nam zawracać, w których może być z tych stref reakcja i gdzie one mogą z których miejsc się odbijać. Także zapraszam, żebyście tutaj cały czas byli i bacznie przyglądali się temu. Na chwilę obecną powiem Wam tak, że robi się tutaj już nieczytelnie, bo robi się wąsko i za chwilę dostaniemy jakieś większe wybicie, ale w którą stronę, no to musimy sobie tutaj popatrzeć, w którą stronę będzie. Tu już ta żółta strefa jest nieaktualna, bo już się odbiliśmy od niej. Tu mieliśmy jedną na dole. Teraz tak, co robimy na S&P 500? Na S&P 500 na chwilę obecną czekamy, bo teraz tak, cena powinna mi dojechać albo do tej sprecyzowanej tej strefy, albo sprecyzowanej tej strefy. Także tu bym chciał się spodziewać tej ceny, czyli tą dużą możemy sobie usunąć i to możemy usunąć. I teraz zostają nam tylko te dwie mniejsze strefy. Jeżeli cena mi dojedzie do tej dolnej albo do tej górnej, to tam będę się rozglądał za tym, żeby można było tutaj pohandlować w dół bądź w górę. Także tutaj S&P 500. Zobaczmy, co tam nam dał. Johnsie było, bo coś tutaj też mieliśmy bodajże strukturkę, tylko ja miałem tutaj czy na US 30. No tutaj też interwał dniowy, no to mieliśmy strefę. No i
No właśnie, to jest to, że jeżeli sobie spogląda właśnie Dow Jonesa, to ja mam taką predykcję, że chciałbym też, żeby Pomicjana zjechała jeszcze dużo niżej. Czyli tak możemy sobie zobaczyć, zrobić. No i powiem Wam tak, czytelna struktura, jakby miała się wyrysować, oczywiście już ona jest wyrysowana, żeby tutaj nie było tak, że tu musi zejść to jeszcze w dół. To jest tak, że my już mamy tutaj płytkie A, potem mamy trójfalowe B i teraz dojazd i już mamy 50 zaliczoną. Żeby takie było palce lizać, żeby to świetnie wyszło i można by było po prostu krem dla krem, jeszcze zejść się do tych rejonów i z tych rejonów dopiero husiamy i próbujemy puścić to do góry. Ale czy tak się stanie, nie wiem, musimy poczekać. Na chwilę obecną już może być tutaj wyjazd stąd, bo widać, że te świece, które tutaj mamy na dniowym interwale, to zobaczcie, korpusy są nad, a knoty tylko tutaj w tych rejonach. Po czym mamy szybkie i mocne wyjazdy do góry. Zobaczymy, jak to wszystko nam się ułoży. Popatrzymy sobie dalej, co się tam będzie działo. No i teraz tak, jedziemy tutaj sceną do góry, a my sobie przechodzimy tutaj do surowców. No i teraz tak, zobaczymy, co tam będzie na surowcach. Pierwsze, co to nasza kawa. No i teraz tak, w piątek wyznaczałem tutaj miejsce, gdzie mogliśmy praktycznie się już odbijać i jechać w dół. I to było nasze tutaj miejsce, tu handlowaliśmy sobie z tego. Jeżeli sobie przypomnicie, no to był tak, że na interwale tutaj nawet czterogodzinowym, jeszcze bliżej to, żeby to było bardziej przejrzyste, to mieliśmy formację świecową, potem nastąpił test tej formacji. No ale tutaj wyszły jakieś dobre dane z tego, że no, dobre dane. Dobre dane wyszły z tego, że jest większy popyt jak gdyby na tą kawę i ta cena nam wyskoczyła. I teraz tak, co i czego bym się tutaj spodziewał? Na chwilę obecną spodziewałbym się dojazdu do tych rejonów, czyli cena 184, 186 na kawie i tu będzie wielka walka o to, co się będzie dalej nam tutaj na kawie działo. A dlaczego będzie walka? Jak interwał dniowy sobie zobaczymy, no to ja docelowo spodziewam się tej kawy w tych rejonach, żeby ona mi dojechała do tych rejonów. A dlaczego do tych? Bo tu będę miał korektę taką i czytelną strukturę. Tylko ja to jest moja predykcja, to jest moja indywidualna predykcja. Ja powinienem takich rzeczy robić. Powinienem po prostu Wam mówić, że w tej strefie tutaj na górze będziemy próbować tego handlu w dół, a w tej strefie będziemy próbować handlu do góry. No i teraz tak, ja znacie moje praktyki. Ja zawsze przed weekendem staram się zamykać pozycję. No chyba, że długoterminowo, naprawdę długoterminowo trzymam, ale tak to zamykam pozycję. Ten ruch na kawie był już do wzięcia, można było go sobie wziąć, ale kto nie, no to ma zabezpieczoną pozycję pewnie, no i teraz będzie wysiutany na break-even i ta cena może dalej nam tutaj spadać. Ja dlatego oczekuję tamtej ceny w tamtych rejonach, bo jak sobie z globalnego spojrzenia zobaczymy na to, co się dzieje, to teraz tak, co jest kluczowe? Kluczowe jest dla mnie to, że to był ten ostatni wierzchołek. Tu mamy zejście, ale na kontraktach cashowych na kawie. Nasze płytkie A. Tu mamy B i tu było miejsce, gdzie mogło się już zakończyć i mogła się zakończyć nasza globalna korekta, gdzie byśmy dostali jedynkę, dwójkę i stąd będziemy śmigać dużo, dużo wyżej. Także tak się tutaj to może zrobić, ale żeby takie coś nam się tutaj zrobiło, no to chcielibyśmy dostać sobie jeszcze tą czytelną strukturę, czyli tak, żeby to wyglądało i tu by był ten dojazd do tego, żeby można było tu jechać dużo, dużo wyżej. No zobaczymy, jak to wszystko nam się ułoży. Na chwilę obecną przyglądamy się kawie i ja będę prowzrostowy, jestem prowzrostowy na tej kawie, ze względu na to, że tu miałem to moje globalne miejsce jeszcze, gdzie się zakończyła korekta, ewentualnie ta prosta i możemy jechać dużo, dużo wyżej. Także kawa w takim tutaj wydaniu jest. Coś tu chciałem jeszcze powiedzieć o surowcu, o kawie, ale to jak mi chyba przyjdzie na myśl później. Dobra, patrzymy, co się dalej tutaj dzieje z następnymi surowcami. Następnym ważnym surowcem to jest nasze tutaj złoto. No i teraz tak, co na złocie jest? Na złocie powiem Wam tak, że jest bardzo niepokojąco ze względu na to, że ja wiem, wszyscy chcieliby pchać złoto do góry dużo, dużo wyżej. Ale czy to będziemy pchać dużo, dużo wyżej? To ja bym się tutaj głęboko zastanowił ze względu na to tak, że tu mieliśmy najwyższy wierzchołek historyczny, potem następny podjazd, który tutaj miał doprowadzić do wybicia tego wierzchołku, nie miał na tyle sił. Po prostu próbowaliśmy dojechać, po czym masę zleceń tu weszło, zbiły tą cenę. I teraz tak, jak dla mnie zaczyna się tu robić groźnie i na spadki, ze względu na to, że tak, ten wierzchołek nie wybił nam tego poprzedniego z lewej strony, czyli tego. Tu ten dołek, który mieliśmy, on został wybity z tej strony. Czyli ten trend, który mam tutaj, zaczyna tymi czerwonymi strzałkami mi przypominać, że Tomku, uważaj, bo nastąpi może zmiana trendu. Czyli mam już trzy czerwone strzałki.
Jeżeli tutaj nie dostanę wybicia i tutaj będę szukał ewentualnie jeszcze gdzieś miejsca do dołączenia się do spadków, bo tutaj wyznaczyłem strefę, gdzie mogą nastąpić jakieś tutaj zrzuty bądź spadki w interwale, nie wiem, będziemy szukać 4-godzinowym, dniowym, bo jeżeli tylko i wyłącznie cena będzie mi na złocie podjeżdżać do tej strefy, czyli ona tutaj będzie mi podjeżdżała, jak ja zobaczę, że tu będą wchodziły mocne zlecenia, że zostaje mi tylko taki knocik, który jest tutaj, to potem po takim knociku, który będę miał, jeżeli tu by się pojawił taki knocik, to tylko test, jak będę miał do 30% takiej formacji świecowej, to ja będę próbował to łapać już w dół i handlować to w dół. To będzie kluczowy moment dla złota. Możemy sobie podyskutować odnośnie surowców i inflacji i jaki to ma wpływ na surowce. Jak przejdziemy sobie do ropy, to Wam wytłumaczę moją perspektywę i tego, jak ja generalnie widzę to i w którą stronę chciałbym, żeby to pojechało i poszło. Także ja tutaj na złocie na chwilę obecną jestem prospadkowy z tych stref, tylko że czy to będzie odreagowanie mniej więcej takiej wielkości, czy to pojedzie mniej więcej takiej wielkości, no to już będziemy się patrzeć. Na chwilę obecną ja szukam w tej strefie jakiegoś sygnału na to, żebyśmy dostali jakieś tam spadki na tym złocie. I to jest tak duży interwał, czyli to jest generalnie tygodniowy, na dziennym, na chwilę obecną jeszcze nie widzę ciekawego. Mam tutaj wyznaczoną, sprecyzowaną bardziej strefę podażową, czyli płynnościową, która może już mi tutaj tą cenę zbić, bo tutaj widzicie, tylko wjechaliśmy w tą moją strefę, ona jest odtąd dotąd i tu jest walka do tego, że chcą tą cenę zbić. Ale jak to będzie zrobione i w jakim stylu? Bo jeżeli akurat stąd cena mi zjedzie mniej więcej do tych rejonów, no to jeżeli mówię o tym, jeżeli stąd mi zjedzie do tych rejonów, to w tych rejonach ja będę szukał wzrostów docelowo do tego miejsca jeszcze. Czyli możemy sobie tutaj zrobić kilka scenariuszy. Jeden pierwszy scenariusz mój to będzie taki. Dojeżdżamy dotąd, będzie szybkie wybicie, zejście i jazda do dołu mniej więcej do tych rejonów. To jest taki mój pierwszy scenariusz na złocie. Drugi scenariusz, dostaniemy już teraz mały spadek, odreagowanie mniej więcej dotąd. Tu jazda i tu też będzie się nam robiło coś takiego. Także ja mam dwa scenariusze na złocie. Jeżeli mi dojedzie, mówię, do tych rejonów, to tutaj będę szukał baja, ale mówię w pierwszym scenariuszu, bo jeżeli w drugim scenariuszu mi dojedzie, to ja się już będę tego obawiał, będę szukał tutaj ewentualnie baja. Na chwilę obecną czekamy na sygnał. Jeżeli to by mi tu podbiło, no to tu będę shortów szukał, tu będę longów szukał i tyle tutaj z filozofii tego, co handlować można na złocie. Srebra nie rzucamy, bo jest podobna sytuacja. Przejdziemy sobie teraz do tego, co się dzieje nam tutaj na rynku ropy. No i teraz tak, rynek ropy, bardzo ciężki ostatnimi czasy, ale fajnie daje zarabiać, także tutaj ja jestem bardzo zadowolony z tego. Na ropie co mamy? Można by powiedzieć, że w dalszym ciągu mamy trend spadkowy. Tego trendu się trzymamy, powinniśmy handlować zgodnie z trendem. Także pamiętajcie, trend is your friend, czyli waszym przyjacielem jest zawsze trend, ale ja sobie spoglądam w szerszej, większej perspektywie na to, co mi się tu działo historycznie z tymi cenami, gdzie tutaj mogę wyznaczyć strefy, gdzie mogę sobie pomyśleć tak, jak smartmany myślą, jak te wieprzki nasze tutaj myślą, gdzie oni to będą chcieli na rynek zawrócić. No i ja tu miałem globalnie wyznaczoną dużą strefę, bo już tutaj wcześniej wyznaczałem tą strefę od 63 dolarów. Oczywiście tu jesteśmy na ropie WTI. Także pamiętajcie, to jest amerykańska ropa WTI. Miałem tą strefę wyznaczoną od 63 dolarów do 73 i z tych rejonów chciałem się spodziewać jakiegoś większego odreagowania. Docelowo sprecyzowałem sobie jeszcze tutaj mniejszą strefkę, czyli w tej różowej strefce sprecyzowałem sobie małą różową strefę. No i na chwilę obecną widzę, że ta moja cena wyhamowała mi z tej strefy. I teraz czego bym się tutaj spodziewał? No to spodziewałbym się dojazdu, bo my tam miejsca sobie robiliśmy do handlu, jeszcze Wam pokażę gdzie. Teraz tak, ja bym się spodziewał ewentualnie, jeżeli cena mi tutaj się wybije, bo ona jeszcze tu będzie miała ciężkie pole do manewru, 73. To będzie ciężkie, od 73 do 74 to będzie takie do pokonania. Jeżeli ropa pokona mi to, no to się widzimy tutaj na tych szczytach, które tu mamy. To się będziemy widzieć na tamtych szczytach. I teraz tak, czy jeszcze uda nam się coś tutaj załapać i zrobić? Zobaczymy. Bo było tak, że na chwilę obecną na tym interwale, jak sobie spojrzymy dniowym, to patrzcie, na dniowym mieliśmy tutaj już zieloną świecę, formacja była czerwona, przetestowała nam i dojechała, tak jak ja Wam często uczulam Was, dojechała mi do 30% mniej więcej takiej formacji, po czym już jest wystrzał do góry. No i to może nam pojechać już wyżej. Ale zobaczymy sobie, czy tu jeszcze może być szansa na to, że nam rynek da się dołączyć do jakiegoś tutaj albo w jakimś momencie.
No było tak, że tu dojechali praktycznie bez czytelnej struktury, tylko zaliczyli 618, 667 od tego, no i dalej był wystrzał i jazda do góry. Musimy teraz na chwilę obecną poczekać, bo nawet te małe korekty, które nam się tutaj robią, czyli tu jakaś 1:1 mniej więcej, tu już było powtórzone, tu była następna 1:1, tu była 1:1, ale ten rynek nam tutaj może jeszcze zrobić coś takiego i tu będziemy się przyglądać, żeby tutaj złapać się na wzrosty, chociaż przypominam, że to jest handel pod prąd. To jest handel pod prąd, ale z drugiej strony pamiętajcie, wygrywa ten trader, który jako pierwszy rozpozna zmianę trendu. I teraz tak. O co jeszcze tutaj chodzi? Dlaczego ja taki prowzrostowy się robię na tą ropę WTI? Pierwsza teoria, może spiskowa, nie spiskowa, ale wydaje mi się, że Stany Zjednoczone przy tej cenie odbudowują swoje strategiczne zapasy ropy, które uwalniały w tamtym roku, żeby zbić tą cenę, ze względu na to, że ruskie za dużo tej ropy sprzedawały po wysokich cenach, dlatego Stany Zjednoczone chciały zbić tą cenę i te swoje strategiczne zapasy ropy jak gdyby wywalały. Druga sprawa to jest to, co już się wydarzyło. To mi też przypomina, tak jak Wam mówię, akumulację ceny, czyli tutaj mamy wyhamowanie rynku, wjazd w strefę akumulacji, ostatni spring i teraz jeżeli ropa by miała jeszcze jechać po swoje 150 dolarów, to będzie szansa taka globalnie do dołączenia się, ze względu na to, że jeżeli my wybijemy te wierzchołki, a prędzej czy później je wybijemy, to potem będzie test tej akumulacji, czyli jeszcze cena nie wróci i my stąd będziemy sobie handlować, a tu będziemy już mocne pozycje zakładać, żeby ta cena pojechała dużo, dużo wyżej. Także w interwale takim dziennym widzę tą ropę mocno prowzrostową, a mało, tak jak sobie zobaczymy, jeszcze interwał mniejszy dużo, tak, to możemy sobie na godzinowym zobaczyć, co się tutaj działo i też Was wyczulałem, co jest tutaj. To mi też zwolnienie rynku, jakaś mała akumulacja, ostatni spring, wyjazd i teraz powinniśmy jechać. Mało tego, czy tutaj ja bym tak sobie lotnie łapał to, no już lotnie bym nie łapał, bo już ta cena odjechała po prostu, tutaj nawet w tym interwale godzinowym mieliśmy to i mało tego, tu jeszcze jak już wybiliśmy się, tutaj był teścik jak gdyby tego, co tutaj się spodziewałem. No tak, zeszliśmy tutaj głębiej, ale to jeszcze tutaj z globalnego tego możemy sobie powiedzieć, że tutaj mieliśmy przetestowanie jak gdyby tej formacji, która tutaj nastąpiła. No i niestety możemy już jechać dużo, dużo wyżej na tej ropie i nie wiem, czy tutaj jeszcze będzie okazja w takim krótkim interwale na to, żebyśmy się mogli przyłączyć na dalsze wzrosty. A jeszcze zanim do gazu przejdziemy, to szybciutki rzut oka na co to się dzieje na aluminium. Bo powiem Wam tak, przyglądałem się aluminium. Oczywiście teraz tak, ten wykres jest poglądowy. Ja mam dostęp do takich wykresów, do takiego wykresu, który jest naprawdę priorytetowy. Nie wrzucam generalnie do tego, żebyście mieli jak gdyby tą wiedzę, bo to jest taka już stricte, powiedzmy, że bardzo specyficzna ta wiedza, ale ten wykres może też służyć jako wykres poglądowy do tego, z tym, że mówię, on jest jak gdyby wsparty moim wykresem z branży w takiej, w której tam pracowałem wcześniej. I mówię, może dać tutaj, to miejsce może dać nam tutaj duże wzrosty. Ja przypominam Wam, że miedź, aluminium, nikiel, no i kawa to są takie rzeczy, które tam bardzo, bardzo kiedyś się handlowało. No ale dobra, teraz tak, aluminium jest w odpowiednim miejscu do tego, żeby mogły nastąpić jakieś duże wzrosty. A dlaczego? Bo raz, aluminium mi się odbiło tutaj z tego miejsca, w bardzo tutaj fajnym miejscu do tego, żeby były wzrosty. Dwa, że teraz zrobiło tutaj jeszcze strukturkę jeszcze do tego, żeby były wzrosty i tu jeszcze dodatkowo mamy strefę tutaj popytową, którą też sobie w tym mniejszym interwale możemy zobaczyć i powiem Wam tak, ja tutaj zakładam, że to aluminium już stąd może jechać dużo, dużo wyżej. Z tym, że teraz tak, rynek surowcowy na tyle jest tutaj skorelowany jak gdyby z inflacją, może nie z inflacją, ale co niektórzy się obawiają, że jeżeli będziemy mieć dużą inflację, to surowce nie będą jechały i cisnęły do góry. Znaczy w takim sensie, inaczej powiem Wam, jeżeli będzie spadek inflacji, to surowce jak gdyby powinny nam tutaj nie mieć tych historycznych wartości, nie powinny tam jechać dużo, dużo wyżej. Ale jeżeli ja sobie spojrzę na to, dlaczego jest inflacja i dlaczego ta inflacja teraz na chwilę obecną nam wyhamowuje, a ta inflacja w Stanach Zjednoczonych nam wyhamowuje przez to, że
jak sobie zobaczymy, natural gaz jest na niskich poziomach, że ropę mamy na niskich poziomach i dlatego ta inflacja mnie wyhamowała. Ale za chwileczkę ta ropa ma strukturę do tego, żeby cisnąć do góry. Jeżeli ropa będzie cisnęła do góry, natural gaz też jest w odpowiednim miejscu do tego, żeby już pomału się obracać i jechać do góry, no to surowce energetyczne będą drogie, co może spowodować to, że jeżeli surowce energetyczne będą drogie, inflacja będzie też większa i ona wróci po prostu do portfela, co spowoduje, że dalej te surowce powinny nam pojechać do góry. Także taka jest ta moja koncepcja. Aluminium się znajduje, oczywiście nie po nowe ATH i szczyty, ale aluminium się znajduje w takim miejscu, że ja z przyjemnością sobie tutaj staram się podkupić aluminium z tych rejonów, które mam, docelowo mniej więcej do wierzchołków. Czyli ja bym sobie ustawił tutaj pod tymi dołkami jakiegoś stop lossa zysk do ryzyka 4,5 do 1 i teraz tak wejście mniej więcej z tych rejonów, jeżeli jakaś malutka korekcika by była, no to ja bym tutaj sobie wejście zrobił. Stop loss w granicach 197. Czekajcie, ja sobie tylko zerknę jeszcze na drugi wykres. Tak, gdzieś w okolicach 197, 196 to bym sobie stop lossa postawił. Docelowo te wierzchołki, które tutaj mamy i chciałbym, żeby tutaj ta cena mi dojechała do tych rejonów i w tych rejonach dopiero się będę rozglądał za tym, co się dalej będzie działo. Także aluminium do handlu, ale to mówię też perspektywa, żeby nie było tak, że ktoś sobie otwiera tutaj pozycję i już jutro chce zysk odbierać. Nie, nie, to jest taki handel kilkutygodniowy albo dzienny, co najmniej tydzień, dwa tygodnie to jest taki handel na tym aluminium. To aluminium może się pokisić, powiedzieć troszkę do góry, troszkę w dół. Może jeszcze się okazać, że na przykład z tego miejsca, które tutaj mamy, dostaniemy powtórzenie mniej więcej tej korekty, czyli mniej więcej tylko dotąd wyjazd, potem znowu jakaś w dół korekta, potem jeszcze czytelna struktura, także to aluminium może się bawić i tak z nami. Ale jakbyśmy nawet powtarzali korektę, no to mamy tam mniej więcej 3% plus dźwignia, no to odpowiednio wysoko by to było. Oczywiście nie kupujemy tego na spocie. Nie będę już tam komentował tego i nie działamy na wykresie spotowym, bo my spota nie handlujemy aluminium. My handlujemy sobie na kontraktach, na futuresach i to zakładamy. No i dobra, co tu jeszcze ciekawego? Ciekawe rzeczy, czyli natural gas. No i teraz tak, dalej jesteśmy tutaj w głębokim A. Po tym, co się ma dziać, jesteśmy dalej w głębokim A. Rolowanie już było, no może nie zawsze, ale często jest po rolowaniu jakieś tutaj odreagowanie. Tak jak mieliśmy tutaj rolowanie i tu było odreagowanie, czyli dostaliśmy ten ruch. Spodziewam się, że lada moment też powinniśmy z tych rejonów dostać ruch jakiś do góry. Także tutaj na gazie powinniśmy dostać ten ruch, ale mówię też ostrożnie, bo mówię, to jest nasz ostatni dołek. On też się tutaj ze strefy popytowej ładnie nam odbił i chcielibyśmy jechać tutaj dużo, dużo wyżej. Ale na chwilę obecną mamy zrobione głębokie A. My musimy, nie powinniśmy handlować na głębokie A, my powinniśmy jeszcze poczekać, aż się narysuje jakieś B, a dopiero potem jeszcze, jak nam się narysuje dopiero C i dopiero byśmy handlowali ewentualnie na zakończenie fali C, a nawet nie na falę B. Także tutaj mówię, jeszcze chwilę uzbroić się w cierpliwość i poczekać, co tutaj dalej natural gas nam wyrysuje. Oczywiście znacie moją historię, wiecie, że ja ten już od 2 miesięcy w sumie jestem w tym natural gazie. Ja podkupowałem na takich okrągłych poziomach, czyli podkupowałem chyba 5,50, potem 5, 4,50 i tutaj już było dopiero grubo wchodzone. No i no czekam po prostu, czekam do tego. Jeszcze zastanawiam się, czy sobie opcję nie otworzyć, ale to tak opcję mniej więcej z wykupem na 4-5 miesięcy. Zobaczymy, jak to będzie się działo dalej, jak to będzie nam tutaj się kreowało. Czy tutaj w mniejszych strukturach możemy coś znaleźć? Możemy popatrzeć, ale czy coś znajdziemy, no to jeszcze na chwilę nie jestem pewny, bo nawet w mniejszych strukturach, jakbyśmy sobie liczyli, to mamy odtąd dotąd jakiś impuls, to mamy dopiero zejście na fali głębokiego A, wyjazd. Jak zrobi mi coś takiego, to mogę tutaj szukać, jak będzie czytelna struktura do tego, żeby na tym gazie można było się dołączyć do wzrostów. Pamiętajcie, na razie mamy głębokie A, a co będzie? Może się okazać, że ta cena może zjechać dużo, dużo niżej. I nawet może zjechać do tych moich rejonów, o których Wam tutaj cały czas mówię, z globalnego punktu widzenia, nawet może zjechać do tego $1.50. Bo jeżeli to będzie moja wewnętrzna struktura, a ja Wam cały czas mówię, że założenie mojej tutaj fali numer 3, gdzie mam 1 i 2, to jest uzyskanie minimum, a minimum znajduje się właśnie na tym poziomie, czyli $1.50. Także zobaczymy, co się tam będzie dalej działo z tym. No to tak globalnie patrzę na to, ale przydałaby się jak gdyby rząd wielkości takiej korekty, czyli odreagowanie do tej strefy, którą tu już sobie ustaliliśmy i to by była nasza tutaj wewnętrzna struktura fali, no to jest wewnętrzna struktura fali trzeciej. Także przydałoby się takie odreagowanie, zobaczymy, czy je dostaniemy. My czytamy rynki i patrzymy, gdzie ten rynek będzie, w którym miejscu o danej porze i tam się będziemy dołączać bądź schodzić w jedną lub drugą stronę. Także tak tutaj sytuacja wygląda na tym.
Pszenicę Wam rzucałem, jeszcze sobie chyba zrobimy na jutro, przygotuję Wam soję i przygotuję jeszcze Wam kukurydzę, bo też to będzie w ciekawych miejscach. No i pszenica jest też do handlu, można sobie tutaj pohandlować, ale dla mnie pszenica jest prospadkowo do tych rejonów, które tutaj będziemy mieć, czyli strefa mniej więcej, to będzie tak, dołek tej strefy to będzie 612 do 638 i to jest za bushel amerykański. Także jeżeli cena by mi tam dojechała, to ja z dużą przyjemnością będę przekonany, że w tej mojej strefie, którą sobie tutaj wyznaczyłem, mojej strefie popytowej, będę dostawał jakieś większe odreagowanie i pojedziemy dużo, dużo wyżej. Także to, co tutaj mam jeszcze, USD Japan. Ja dalej tutaj mówiłem, prowzrostowy jestem na tym, mam tu moją strefę, strefa została utrzymana, mówię, problem jest generalnie też z płynnościami, że te strefy są w miarę duże. No ale one są w miarę duże. Ja przed weekendem też już tutaj, jeżeli miałem, bo tutaj miałem ileś wejść, przed weekendem zamykając go, to że dostałem odreagowanie, byłem troszkę na plusie, zamknąłem sobie te pozycje, ale jeżeli za chwilę dostanę tutaj jakieś zejście jeszcze tej ceny w dół, będę próbował docelowo do tego wierzchołka, bo mówię, ja globalnie widzę, że ten jest pchany rynek. Troszeczkę się tu nie zgadzamy z Łukaszem, bo Łukasz już mówi, że bardziej chciałby tutaj zobaczyć prospadkowo. Ja widzę, że jednak to będzie dla mnie prowzrostowo. Widzę, że tutaj nawet jak ta świeca pokazywała, że jest wykup, ta świeca pokazuje, że tu jest od spodu wykup. Ja widzę, że ten rynek chce być pchany w tą stronę i do góry. I ja tutaj, jeżeli tylko mi dzisiaj da jeszcze okazję, no to będę się dołączał, jeżeli jakaś korekta będzie, to będę próbował tutaj otwierać pozycje prowzrostowe z tej mojej strefy. To, co mieliśmy tutaj takiego słabszego, no to chcieliśmy tutaj Polsat łapać. Już nie będziemy wracać tam do CD Projekt Red, bo on jest dalej w strefie, ale sobie zerkniemy na chwilę. Polsat chcieliśmy tutaj już łapać na korektę pędzącą, niestety to zostało rozjechane. Zrobiliśmy nowy dołek. Nie zrobiliśmy nowego dołku. To może być dopiero tutaj głębokie nasze A. Także tutaj też się będziemy zaraz przyglądać temu, co tu się dalej dzieje, bo jeżeli ten dołek nie został wybity, a widzę, że chyba nie został wybity. Tak, nie został wybity. Ja sobie tylko jeszcze kolor zmienię, żebym tutaj wiedział. Ten dołek nie został wybity, to może być dopiero rozbudowywanie się jakiejś tutaj korekty. Możemy dostać na przykład coś takiego. I tu będziemy szukać jeszcze raz miejsca do tego, żeby się dołączyć do wzrostów. Ja na Polsacie jestem już też prowzrostowy, bo mówię, już Wam tutaj pokażę. Jak sobie zerkniemy na niego, tak, w takiej perspektywie, to widzę, że jest jak gdyby to wyhamowywanie rynku. Jest wyhamowywanie rynku. Wydaje mi się, ta cena wydaje mi się atrakcyjna, którą na chwilę obecną mamy tutaj. Czyli wydaje mi się atrakcyjna, bo już przy 8 złotówkach, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy też dużą strefę popytową, taką płynnościową, gdzie ta cena może nam tutaj zawracać, no i wyhamowanie rynku, który ja tutaj, jeżeli tu mamy ten trend spadkowy, widzę, tu jest zatrzymanie, tu już jest obracanie tego rynku w drugą stronę, z tym, że to obracanie może jeszcze chwileczkę potrwać, potem będzie wyjazd do góry, powrót i stąd będziemy mieli jakąś tam możliwość jazdy jeszcze w drugą stronę. No mówię, nie udało nam się złapać na tą korektę pędzącą. Sami widzicie i też Was uczulam do tego, że czasami się zdarza tak, że Wy musicie odpowiednio kapitałem zarządzać, żeby się nie wpakować na tak zwaną minę. Czyli nie wrzucacie full swojego depo, które macie w jakąś tam akcję albo coś, tylko rozsądnie z głową. I też mówiłem, jakbyśmy to handlowali sobie nawet tutaj inwestycyjnie i to nam tutaj nie wychodzi, czyli my sobie to handlujemy i to by nam nie wyszło. No, a ja sobie tutaj, czekajcie, bo mieliśmy cyfrowy, a ja tu przerzuciłem na tego przez przypadek. Teraz jak my sobie to w takiej tutaj strukturze handlujemy, i nam na przykład to nie wyjdzie, bo tutaj ustawialiśmy sobie nasze zakupy, to mówiłem Wam inwestycyjnie, korekta, cena mi wróci, wychodzimy stąd na zero. Czyli wychodzimy stąd na zero i patrzymy, co się dalej dzieje. Na razie ten cyfrowy Polsat wygląda, że tu mówię, ten rynek tutaj, widzicie, on wyhamowuje tutaj. Tu było właśnie to już próba wyhamowania, sprawdzenie, ile oni muszą wrzucić tutaj, jaki depozyt, żeby ten rynek odreagowywał. Potem tutaj zaczyna się robić coś ciekawego, bo tu mi się zaczyna robić jakaś akumulacja. I mówię, ja tutaj patrzę prowzrostowo na ten cyfrowy Polsat. Wiem, że tu się nie zgadzam z iloma tu ludźmi, że jednych oni nie, jeszcze do upchania, ale jak dla mnie, no to nawet ta atrakcyjna cena jest historycznie, wygląda to w miarę dobrze. Że już jesteśmy tutaj nisko. No zobaczymy, jak dalej nam się to wykreuje. CD Projekt Red, nie sprawdzałem, jak on jest. Mamy wyznaczoną tutaj naszą strefę. Mówiłem, dla mnie na przykład CD Projekt to jest taki rynek, gdzie ja tutaj z przyjemnością bym to podkupił, no oczywiście podkupiłem te akcje, ale to na spota. Ja je będę trzymał od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nie wiem, czy po 400, czy po 500 będzie, ale na chwilę obecną będę trzymał.
i nawet jeżeli na takim wzroście bym chciał tutaj z tych moich rejonów dojechania mniej więcej do tych wierzchołków, no to tu mamy 40% na spocie, to wydaje mi się, że to są bardzo atrakcyjne miejsca i dobre do tego, że można było pohandlować. Co tu jeszcze mamy? Co tu mamy? No to jeszcze tutaj tak sobie na tygodniowym zobaczymy. Uranium Energy Corp. I to właśnie było pytanie na grupie odnośnie tego, co tutaj możemy sobie wyszukać i na co możemy spojrzeć. No i teraz tak, u nas na grupie była dyskusja, co będziemy z tym robić. No i teraz tak, jakbyśmy sobie policzyli odtąd dotąd, no to tutaj jest impuls, ale tu brak czytelnej struktury. Czyli tu nie mamy czytelnej struktury, ale jak możemy sobie spojrzeć na ten tygodniowy interwał, jeżeli weźmiemy sobie impuls odtąd dotąd, to tu mamy czytelną strukturę. Mamy trójfalowe ładne B, poziomy zakończenia, gdy teraz jesteśmy w poziomach zakończenia korekty, a mało tego, jeżeli tu mamy te poziomy zakończenia, nasze korekty, i byśmy sobie tutaj ustawili, że tu jednak ten Fibonacci by był odtąd dotąd, to zobaczcie, odtąd mamy dotąd, jesteśmy teraz w strefie. Jesteśmy teraz w strefie. Już teraz przejdę sobie na dzienny, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. I teraz tak, na dziennym już mamy tutaj formację świecową. Formację świecową, mamy napięte RSI bardzo na dziennym na tym. Dla mnie to będzie miejsce, gdzie można sobie inwestycyjnie również podkupić tą spółkę. Chociaż ja, znacie moje tutaj jak gdyby predykcje na uranium. Nie jestem za bardzo tutaj i tak samo jak w portfelu, to czuję, że za dużo tam uranowych firm nie będzie wchodziło, chyba że te, co produkują szkło, bo szkło uranowe też jest bardzo ładne, zielonkawe, ale tak co do uranu, to taki jestem sceptyczny, to ewentualnie, jeżeli będzie mój łapać inwestycyjnie, to też jakieś odreagowanie, rząd wielkości mniej więcej powtórzenia takiej korekty, czyli dotąd dojazd i tu będziemy cashować to, czyli wejście będzie tutaj z tych rejonów i tam będziemy cashować. No i będziemy sprawdzać, bo tutaj mamy to, akurat mamy na giełdzie amerykańskiej i zobaczymy, co będzie o 15.30, jak nam się te rynki otworzą i co one dadzą nam tutaj zrobić. Ale przyglądam się temu walorowi, bardziej tutaj poprowadzę go na grupie i tam będę wrzucał to, jak on tam się będzie zachowywał. Dobra, także poranny przegląd rynków na dzisiaj będzie chyba już wszystko z tego, co chcemy zrobić. No szkoda, że live nie wyszedł i nie mieliśmy interakcji z Wami, ale mówię, no kłopoty techniczne związane z tym, że jednak jak wrzucamy w większej rozdzielczości, to coś z głosem tam było nie tak. Jeszcze raz proszę Was, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, kto nie subskrybuje, żeby na bieżąco wchodziły te informacje. Mam nadzieję, że ten przegląd rynku Wam się podobał. Zapraszam do nas do grupy. Jeszcze co jest takie z ważnych rzeczy, to tak samo jak sobie spojrzycie na TradingView i iluś z Was ewentualnie ma TradingView, to zapraszam, żebyście tutaj znaleźli nas jako Gambit, podłoga tradera i na TradingView nasze analizy tutaj macie, czyli nasze pomysły na to, jak inwestować i co tutaj wrzucać. Sobie zobaczycie, są nasze, czy Intela mieliśmy, czy XRP, czy tutaj WIG20, z których rejonów to ewentualnie będzie jechało. Także zapraszam, żebyście też tam weszli, polubili nas na tym. Dziękuję, mówię, za te łapki w górę. Na dzisiaj to wszystko będzie. Zapraszam do grupy Gambit Tradera. Grupa jest darmowa i przez najbliższy czas pewnie pozostanie darmowa. Od 1 kwietnia ruszamy z portfelem inwestycyjnym. Także tutaj poprowadzę ten portfel inwestycyjny dla Was i będzie tam bardzo ciekawie to wszystko wyglądało. Jeżeli będziecie u mnie na grupie, u nas na grupie w Gambicie Tradera, no to oczywiście też możecie zapytać się jakieś analizy, żeby zrobić. Dzisiaj oczywiście też będziemy mieć spotkanie wieczorne i tam będziemy sobie analizę robić na życzenie, które tam będziecie chcieli. Także tyle. Dziękuję ślicznie Wam jeszcze raz za to, że byliście. No i co? Do zobaczenia jutro o godzinie 10 na porannym live'ie. Mam nadzieję, że już uda mi się tutaj wszystko poustawiać i będzie z głosem. Chociaż powiem Wam, że się rozczarowałem, że nie było tego głosu. Także dzięki jeszcze raz serdecznie, że byliście tutaj ze mną. No i co? Tak jak wspomniałem, powodzenia na rynkach. Trzymajcie się. Cześć.